proszę zajmować miejsca. Szanowni Państwo, witam po przerwie. Zakończyliśmy na punkcie 6. Podjęcie uchwały w sprawie przejścia do punktu 7. Przyjęcie interpelacji radnych. Bardzo proszę o zgłoszenia Państwa radnych. Bardzo proszę. Tak, bardzo proszę, pan przewodniczący może proszę. Panie burmistrzu, szanowni państwo, właśnie dzisiaj po 13 odbywało się spotkanie przedstawiciela firmy, który remontuje linię kolejową, przedstawiciela nadleśnictwa i dostałem SMS-a w trakcie trwania sesji o likwidacji przejazdów kolejowych. Na dzień dzisiejszy już został zlikwidowany przejazd kolejowy przedłużenie ulicy Kościuszki na tak zwane nakaz przyka. Nie ma tam przejazdu. I właśnie mam takie zapytanie, które może przerodzić się również w interpelację. Bo w tym SMS-ie dostałem wiadomość, że to było uzgodnione z gminą Rydzyna. Likwidacja PKP z gminą Rydzyna ustaliła miejsca likwidacji przejazdu. Prawdopodobnie również do likwidacji jest następny przejazd w lesie, czyli ten, który biegnie za Dolnym Świetniskiem bezpośrednio na budowę Eski i nie na blok, ten na Książęcy Las bezpośredniej odległości. Jest to teraz takie pytanie się nasuwa. Budimek zbuduje tam wiadukt, przejazd nad Eską, a my kolejnego dojazdu od strony Rydzyny, powiedzmy szczerze, grołą jest w posiadaniu Kolewa. Jaką my proponujemy alternatywną? Przez całą Tarnową Łąkę, przez miejscowość, przez to muszą teraz przyjechać. Wyjechać ewentualnie tu koło tego po ewangelickiego cmentarza, tak? W związku z powyższym proszę mi odpowiedzieć w tej komisji, z kim to było konsultowane i czy gmina podejmie jakieś kroki w celu zachowania chociażby tego jednego przejazdu na środku przy budowanym wiadukcie. No bo to już by były absurdy drogowe, powiedzmy sobie szczerze, że wydajemy ileś milionów na wiadukt w środku w lesie, do którego nie mamy dojazdu. Bo alternatywa, że na ten wiadukt dojedzie się od strony Kłody, to proszę wytłumaczyć to rolnikowi z Kolewa, który pojedzie na Kłodę, w Kłodzie gdzieś tam wjedzie na drogę techniczną, która go będzie prowadziła równolegle do Eski, do torów, dojedzie do lasu i co dalej. No, musi tym wiaduktem, no to jaką on robi odległość do tych łąk? Druga jeszcze kwestia jest sprawy PPOŻ-u, bo w tym momencie tniemy las tak, że zostaną niektóre wydzielenia, oddziały bez dojazdu straży pożarnej. Co będzie, jeżeli wybuchnie pożar? Na tą chwilę już powstał taki klin między właśnie tym wiaduktem budowanym, nowo budowaną Eską, a torami za Zaborowym, że praktycznie większość wydzieleń zostało bez dróg. Tam również będzie taki problem, że no to już, nie wiem, lasy będą musiały w swojej gestii jakieś drogi powycinać, ale no jeszcze raz bym prosił, żeby zastanowić się, znaczy nie zastanowić się, stanowcze pismo do PKP celem zachowania chociażby tego jednego przejazdu przy tym budowanym wiadukcie. Bo to jest kilka milionów wyrzuconych pod uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwa Radnych. Jeszcze mam bardzo proszę Pan Radny Jan Pawelski. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Zwracam się z uprzejmą prośbą o poczynienie starań w przedsiębiorstwie Enea celem wyrażenia zgody na zamontowanie 5 sztuk lamp ulicznych we wsi Chorzanice. 3 sztuki proponujemy na odcinku, gdzie nie ma chodnika i jak będzie w takim systemie jak do tej pory budowany chodnik, to tam, gdzie
nie ma ramp, no to za 2-3 lata dopiero powstanie chodnik. I dwie sztuki na reszcie drogi. Jest sponsor, który da lampy i je zamontuje i podłączy. Jest to firma pana Grzegorzewskiego Marka, mieszkańca Tworzanic, który takie prace wykonuje na zlecenie, jak mi wiadomo, Energii. I teraz następna sprawa. Panie burmistrzu, od 28.02.18 roku, kiedy zgłosiłem interpelację o tablicach z numerem 14 i 15. Do dziś nie jest to posadowione. Od 3.03.18 roku również nie jest naprawiona wiata przystankowa w Tworzanicach, a obniżenie studzienki przy Liniu trwało oficjalnie przez około 3 miesiące. Są to prace przyjęte do zrealizowania. Ta studzienka jest po wielkich trudach zrobiona. Świadczy to o zaangażowaniu się osób odpowiedzialnych za wyżej wymienione prace. Ponieważ wiem, że sprawa Enei podlega tej samej osobie, w związku z tym proszę o niezwłoczne i odwrotne nadanie biegu w sprawie zamontowania ram, tak aby sponsor nie rozmyślił. Następna sprawa. Po raz drugi już zwracam się z uprzejmą prośbą, aby przyjęte interpelacje do realizacji były odwrotnie załatwiane, czyli aby po sesji nadawano bieg celem ich realizacji. To nie znaczy, że one muszą być już zrealizowane, ale żeby po prostu nadano bieg tym sprawom, tak jak to pismo odnośnie tej Enei. I następna sprawa, mam pewną prośbę, to w imieniu chyba tych sołtysów, na których miejscowościach są prace zawarte, ażeby dokonano chociażby w tym roku konserwacji. Miały być w zeszłym roku, wiem, że nie były, przynajmniej u nas nie było i chyba nigdy nie było tej konserwacji. Lepiej wydać parę groszy na ten preparat, ale żeby to zakonserwować, żeby to było zabezpieczone, a nie trzeba było nowych ten urządzeń kupować. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pan radny. Bardzo proszę, pan radny Bielkowej. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja bym chciał zacząć od ulic u mnie gruntowych, ale o Polsce nie chodzi. Równanie by się przydało, ale zawsze troszeczkę inaczej, bo podoba mi się ta ostatnia decyzja, która została podjęta, bo ja zawsze mówiłem, tam gdzie jest kora, to korą, tam gdzie jest tłuczeń, to żeby był tłuczeń, nie było to równane naszym sprzętem, który nie zrobi na tych drogach nic. Podjechał ładnie samochód specjalistyczny, ładnie załatał Leszczyńskiego i zrobił to na Łopuszańskiego, Czarnieckiego, ale o co mi chodzi? Już któryś raz z kolei mówię, że jeżeli zlecamy zewnętrznej firmie, żeby przyjechała osoba, która jest odpowiedzialna za te prace, przed i po, znaczy chodzi mi o odebranie pracy. Wszystko ładnie, pięknie, tylko ja tam byłem po tym wszystkim i ja nie wiem, czy ci panowie grali w jakąś wyliczankę, czy coś, bo tu załatali, przejechali dalej, dwie zostawili. Ja nie wiem, czy jakaś wyliczanka była, czy ustalone, że ilościowo, że mieli zrobić na przykład 10, więcej nie. I jeszcze raz mówię, taka interpelacja jest związana, że osoba, która jest odpowiedzialna za te rzeczy, żeby przyjechała, zleciła tą pracę i później odebrała. Następna sprawa. Rok temu, może troszeczkę więcej, tu pan burmistrz się zobowiązał do tego, ja to interpelowałem, ale mieszkańcy również składałem pismo. Chodzi mi o ten park, który zostaje między ulicą Łopuszańskiego a ulicą Ferrariego. Ten wąski przesmyk, mieszkańcy mówią, park, teren zielony tam, który został. Pan burmistrz się zobowiązał, już mówię, chyba mija rok, może troszeczkę więcej, że tam będzie uporządkowane, ta zieleń, która jest
do wycięcia, to będzie wycięta, która ma zostać, to zostanie. Nic nie zostało zrobione i nic się w tej sprawie nie dzieje. Następna sprawa. Stanica harcerska, ja tak obserwuję, która miała, nie wiem czy to funkcjonuje, czy nie, ale ja taką interpretację krótką zwiastunę. My dofinansowaliśmy również ten projekt z innymi samorządami. Ja mam taką interpelację, czy to już funkcjonuje? Czy wszystkie prace są zrobione, czy jeszcze to jest w trakcie prac? Ta stanica harcerska. Następna sprawa. Też rok temu, ale co się tam zaczęło dziać? Dwa miesiące temu przypomniałem, że przypominam o ścieżkach rowerowych przed sezonem, żeby to można regulować. Też się nic nie dzieje. Zła nawierzchnia, jedna z bardzo niedobra, bo jest na ścieżce kłoda kaczkową. Tam są i zapadnięte kostki, wyrwy. Bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa dla użytkowników, którzy jeżdżą na rowerach, na rolkach. Tak samo ścieżka, rycyna, dącze. Tam nie cało, tylko jest taki moment, że jest kostka zapadnięta, studnie, chyba z dwie są zapadnięte, żeby to było zrobione, mówię, 2 miesiące, ale też było w tamtym roku, jeżeli się nie mylę, ja też to zgłaszałem i nic się nie dzieje. Następna sprawa, tą sprawę też zgłaszałem, chodzi mi o elewację na niesprawiedliwym ośrodku pomocy. I nie chodzi mi, poczekamy na remont, że nie chodzi o ścianę szczytową, tylko tą boczną. Proszę sobie zobaczyć, jak się wjeżdża do rycyny z kierunku kłody. Jak to wygląda? Tam płatami to schodzi, przecież to jest nasza wizytówka też, jak nie patrzę. Coś się na placu zabaw zaczęło dziać, coś robią panowie. Myślę, że tam też się coś da zrobić, żeby to, to jakby nie patrzę, to jest nasza wizytówka. Jak ten obiekt wygląda? Jak tu samorządowcy działają? Następna sprawa. Już o tej sprawie mówiłem, że nie będę mówił, nie bez kogo interpelacji, że ktoś się za to jakoś w pewnym, a zwłaszcza pan burmistrz, właśnie podejdzie do sprawy. Chodzi mi o nasz spór po ewangelicki. Wczoraj stanąłem tam, przeszedłem się w koło. Proszę, zachęcam pana burmistrza, nie wiem, może był, ale tu kolegów radnych, państwa, proszę się przejść tam od tyłu, zobaczyć. Cegłę wyciągamy sobie ze ścian, rękami. Do góry cały cync odpada. Cegły, już mówiłem, dachówka. Coś strasznego, ratujmy póki jeszcze można, bo jak to gdzieś się zawali, to my tego zabytku nie uratujemy. Ja wiem, już to mówiłem nieraz, pan mówi, że będzie spotkać się z konserwatorem i omówimy, czy jakoś da się to zabezpieczyć, tą erozję, bo to widzimy i z przodu, jak to wygląda, że to się kruszy, ta cegła wylatuje. W każdej chwili może ten budynek się zawalić. Jeszcze może tak, bo byłem też zobaczyć ten budynek na boiska, bo on to tam już w ogóle nie wiem, czy w tym momencie jeszcze jest do uratowania. Przepraszam, do uratowania, ale jak będziemy dłużej czekać, to naprawdę nie będzie co tam ratować. Następna sprawa. Ja mówiłem, bo tu mieszkańcy ulicy Rydzyńskiej zgłosili, że nie ma tabliczki za ulicy. Nadal jej nie ma, nie wiem, szukam tej tabliczki, bo ja to dostałem w odpowiedziach, że w miesiącu marcu ta tabliczka została z nazwą ulicy Rydzyńska zamontowana. Jeszcze szukam i nie ma tej tabliczki, nadal. Może ktoś powie, że to jest śmieszna sprawa, ale dla mieszkańców bardzo ważna, bo czy jakakolwiek pomoc straszy, pogotowie czy cokolwiek, szuka, włączy, tak? I ja myślę, że przydałoby się to wreszcie zamontować. Następna sprawa. Na ostatniej sesji też mówiłem o dzikich wysypiskach. I tu miałem kontakt z panem profesorem Klefasem. Te sprawy, które mówiłem, zostały zrealizowane, tylko jedno zostało koło starego cmentarza w Kłodzi, tam jak się wjeżdża od strony Wrocławia. Nie wiem, czy to jeszcze idzie jakoś drogą korespondencyjną, bo to jest prywatna działka, żeby ten właśnie uprzątnął, ale nadal tam są składowane śmieci, opony, okna i myślę, że platformę to doprowadzi do końca. I tak jeszcze się odwrócę do pana Łukasza. Chciałem mu bardzo podziękować, że podchwycił ten temat, wziął kamerę, pojechał. Jeszcze tych wysypisk dzikich więcej znalazł niż ja, bo podokręca, bo zrobił po zdjęcia, wrzucił na stronę
i znalazł tych ludzi, którzy tam zbudują nawet śmieci, tak? I ostatnia sprawa, taka gastronomiczna, że jest to możliwe, żeby z gminy przyjechała zamiatarka na nasze ulice, to znaczy Beniowskiego, Traugutta, Bema, Kostka, Leszczyńskiego, pozamiatać go, żeby uratować te spucienki kanalizacyjne, jeżeli będzie padło też, żeby nie zatykały się, nie zamylały. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, bardzo proszę. Panie Marcin Urbanowicz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Moja interpelacja dotyczy 350-metrowego odcinka drogi Wąska-Czarnogałąka. Odcinek ten, jak wiadomo, nie jest przykryty powierzchnią asfaltową. Są tam problemy, jak wszyscy wiemy. Petycję w tej sprawie pisali mieszkańcy bodajże dwukrotnie do Pana Burmistrza. Ja interpelowałem w tej sprawie około pół roku temu i w odpowiedzi ze starostwa czytamy, iż oni są zainteresowani pobudowaniem tego odcinka przy udziale jednoczesnym gminy, jak i wsparciu z Funduszu Unii Europejskiej. Moje pytanie brzmi, jakie jest stanowisko gminy w tej sprawie, czy Pan Burmistrz planuje wykonanie tej inwestycji, czy nie. Druga sprawa też dotyczy Darnowej Łąki. Tutaj Pan Pawelski, Pan Radny Pawelski za Was mówi, iż w miejscowości Tworzenice brakuje części chodnika. Ja po raz kolejny chcę zwrócić uwagę, iż w miejscowości Darnowa Łąka nie ma ani metra chodnika i prośba taka, jak panowie będziecie rozmawiali z panem starostą, czy też z zarządem powiatu, aby rozważyć ten temat, czy jest możliwość pobudowania chodnika. Oczywiście w przyszłości, wiadomo, to jeżeli robi z dnia na dzień w miejscowości Darnowa Łąka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto jeszcze pan temat? Bardzo proszę, pan radny, pan bardzo sprzeczny. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, pierwsza moja pytania to dotyczy terenu na ulicy Łąkowej. To jest taki teren pozostawiony, jeszcze pozostawiony na zajeździe, na końcu zajazdu. Jest taki teren zielony, nasypana ziemia po ostatnim przebudowie drogi, która jest bardzo piękna, i chodnika, za to też dziękują mieszkańcy i ja również panu burmistrzowi i radzie za decyzje podjęte, ale ten teren został nawieziony ziemią i siemią. I tuśmy, panie wiceburmistrzu, rozmawiali w zeszłym roku jeszcze, że na wiosnę uporządkujemy to, posiejemy trawę i może jakieś drzewka posadzimy od strony prywatnej posesji, żeby jakby zakończyć do końca ten element, ładna droga, ładna ścieżka, żeby tam nie powstało, powiedzmy, miejsce, gdzie będzie tylko sierstwo, a tu nie będzie. Druga rzecz, tutaj też mieszkańcy, która zwrócili na ulicę Wolności przy posesji 13, sprawdziłem to, pojechałem sprawdzić, jest studzienka, to jest trudno powiedzieć studzienka, plastikowa rura włożona do ziemi z plastikową pokrywą. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czego dotyczy ta studzienka, ale pokrywa jest jakby ruchoma. I to jest przy ścieżce, gdzie dzieci idą do szkoły, do budynku na ulicy Wolności. Pokrywa jest ruchoma. Na betonowej łóżko niestety pokrywa się obsunęła. Jak mam czy dziecko, dziecka noga wpadnie po prostu tam, i to będzie mniejszy rozmiar obuwia, może wpaść po prostu sobie krzywdę zrobić. W związku z tym prosimy o zabezpieczenie, może inny rodzaj pokrywy zamontować na tą, nie groziło to jakimś tam uszkodzeniem ciało. I ostatnia rzecz, powtórzę się, to powiedziałem, to jest w ramach interpelacji, powiedziałem na komisji wspólnej, prosiłbym w związku z tym, że część naszych dzieci, większa część przejdzie na ulicę, na przedszkole nowe, na pozostanie część na Brydzina, na Parku Dąbrowskiego. Chodzi mi o to, żeby plac zabaw, który znajduje się przy, powiem w cudzysłowie, w starym przedszkolu, może w jakiś sposób to poszerzyć lub zmodernizować, żeby dzieci, które pozostaną w przedszkolu na placu Dąbrowskiego, również coś nowego miały, bo większość dzieci będzie miała piękne przedszkole, piękny plac zabaw i nie tylko, a tutaj to plac zabaw, tak pani dyrektor chyba nie może potwierdzić, nie jest nowe, które, tak powiem, może jakąś zabawkę nową, może nie wiem, coś nowego zamontować w tym przedszkolu na placu Dąbrowskiego, żeby te dzieci coś tam też miały nowego dla siebie. Jeśli mogę odpowiedzieć, pytanie pana radnego. Panie burmistrzu, pozwoli pan, że odpowiem. Plac zabaw przy przedszkolu tutaj na placu Dąbrowskiego jest
dostosowany do dzieci, wyposażony w certyfikowane urządzenia. Ten plac nie jest duży, więc forma pozwolenia na zabudowanie tego miejsca, tego terenu w sprzęt jest już tak wypełniony, że nie ma chyba możliwości, nie jestem pewna, ale nie ma możliwości, żeby jeszcze coś zamontować, bo te urządzenia potrzebują jak gdyby pewnego terenu do zagospodarowania. Przepisy są takie, jakie są, ale wszystkie urządzenia są sprawne, kolorowe. Myślę, że no, może by coś tam się przydało, ale nie wiem, czy pozwoli na to możliwość zagospodarowania tego terenu i przepisy, nie? Chciałem również ma certyfikat. Jest zamontowana. Jeżeli pan dyrektor uważa, że nie potrzeba coś do tego zamontować, ale no, taka była myśl moja, dlatego że gdzieś zostałem tutaj. Ja tylko może to powiem. Ja nie mówię, że może, że nie potrzeba, tylko chodzi o to, że żeby cokolwiek postawić na terenie, musi to być pozwolenie na postawienie jak małej architektury. A wszystkie urządzenia są certyfikowane. Ciuchcia, która wygląda jak wygląda, no bo ona już jest trochę lat, ale ona jest certyfikowana, są przeglądy techniczne robione, także wszystko jest okej. Tylko mówię, na nowe urządzenie nie wiem, czy pozwoliłoby nam postawić. Ostatnio była jesienią kupiona nowa karuzela, ale ona została postawiona w to samo miejsce, które było. Natomiast bujaki, wieża też ma chyba 5 lat, huśtawki. Wszystkie te urządzenia są dostosowane do dzieci, także no, tylko trzeba sprawdzić możliwość ewentualnie postawienia czegokolwiek, ale to jest mało prawdopodobne, nie? Dobrze, dziękuję bardzo. O dzieciach małych tutaj, jeżeli tam będą dzieci 2,5-letnie, a chyba takie będą, więc może coś pod tym kątem, żeby te dzieci miały coś również nowego w starym budynku, w cudzysłowie, w starym budynku. Proszę. Odpowiem. Kupując, bo Rada Rodziców wspólnie ze mną kupiła tą wieżę, ona jest upadkowość jest dostosowana do wieku przedszkolnego. Natomiast tych młodszych dzieci, jeśli mówimy, to bujaki, huśtawki są, można tylko wymienić na dwie huśtawki pełne, bo mamy jedną pełną, a druga jako deseczka tylko. Zjeżdżalnia jest dostosowana. Ewentualnie można plastikowe urządzenia, mamy domki czy jakieś bujaki postawić na zasadzie do przechowania i do wystawienia dla tych młodszych dzieci, nie? To wtedy nie wymaga tego pozwolenia na wystawienie architektury, bo to jest naprawdę bardzo trudne przygotowanie takiego placu zabaw i postawienia czegokolwiek nowego. Dziękuję bardzo. Tak zwane zabawki mobilne. Dziękuję za odpowiedź pani dyrektor. No, myśl moja była tylko właśnie podyktowana dziećmi bardzo małymi, tymi 2,5-letnimi, żeby coś dla nich tutaj zrobić, bo to tam będzie super. Tutaj no, tak mówimy, nie jest zły, jest dobry, ale jest jeszcze w miejscu taki... no właśnie pod tym kątem myślałem coś, żeby tym dzieciom jakieś to urozmaicić. Powiedzmy to dzieciństwo wczesne, bo wiem, że dzieci są 2,5-letnie, a może będą jeszcze mniejsze dzieci. Także tutaj pod tym kątem była moja myśl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma? Bardzo proszę, pan radny Julian Cygiel. Proszę. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni radni. Ulica Kościuszki. Obserwuję tę ulicę, mieszkańcy ulicy naprawdę dbają o porządek. Zamiatają, sprzątają, grabią, gdzie potrzeba, dbają o tę ulicę. Jesienne spadające liście, sprawa jest załatwiona. Ja osobiście się tym zająłem i nie ma problemu. Ale zwrócili mi mieszkańcy tej ulicy i mają rację, no nie ma żadnego kosza na tym odcinku na świecie. Po prostu mówią, idą dzieci ze szkoły, jedzą lody, jedzą cukierki, no ten papierek co zrobią, nieraz poduszą, trudno do podusi, bo to od tych chipsów wyrzucą. W kieszeń. No, wyrzucą, może w kieszeń, ale to trudno to wymagać. Kosze myślę, ja zwróciłem nieraz uwagę. Słuchaj, nie świeci się, papierki się zbiera, a proszę pana, a kosze są? No nie ma. No nie ma. Druga sprawa,
dopóki ta ulica gdzieś się powiatowa, może radni powiatowi, to oczywiście działanie. Ja już kiedyś na sesji w zamku mówiłem o tej sprawie. No nie ma tego, nie jest to zatrzymane. Druga sprawa, prosiłem, żeby na tablicy tej ładnej przed urzędem miasta, tej stylizowanej, umieścić tabliczkę Urząd Stanu Cywilnego. Bo już na sprawę, kiedy moi znajomi przyjechali z życzeniami do na ślub tutaj, do gminy, szukali, gdzie jest urząd. Do mnie dzwonią, ja mówię, no w urzędzie, no tabliczki nie ma. A tam wtedy jeszcze te drzwi się ciężko otwierały, wysłałem ich do zamku, bo w zamku to jest sobie zabudował. Wrócili z zamku, spotkali młodą parę, już wsiadający do samochodu. No, to chyba nie jest problem taki tabliczki zamontować, tam się wydarzy. Myśmy kiedyś rozmawiali. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. W folii uzupełnienia ja ten temat podniosłem z panem sekretarzem dwa miesiące temu, czy trzy nawet. W tym roku to chyba było. Też o właśnie brakującą jakby informację na budynku miasta i bardzo dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę o odpowiedź, panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, odpowiedzi udzielimy na piśmie. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 9, zapytania i wolne głosy. Bardzo proszę, również odgłoszenie się. Bardzo proszę, najpierw pan radny Marcin Ubanowicz, później pan radny Jan Pawelski. Ja w sobie w imieniu sołtysa Bartkowiaka i swoim chciałem podziękować panu burmistrzowi, panu Wąsztyniakowi i jego ekipie za załatanie dziur na odcinku między Kaszkowem a Jaborną i w samej miejscowości, gdyż było to bardzo złożliwe. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Pawelski. Ja w zasadzie miałem pytanie do radców miastowych, ale nie ma go, dlatego kieruję tu do pana sekretarza, a mianowicie, czy odpowiedź na interpelację podlegają kodeksowi postępowania administracyjnego, a jeśli nie, to jakimi przepisami one są obwarowane, odpowiedzi interpelacji, to nie tylko dotyczy gminy naszej, ale w ogóle nasze interpelacje kierowane gdzie indziej dalej do tych instytucji, które dotyczą spraw, czy one podlegają kodeksowi postępowania administracyjnego, czy innym. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Za chwileczkę odpowiedzi. Bardzo proszę, pan radny Arkadiusz Mańkowiak. Ja mam takie zapytanie w imieniu rolników, ponieważ mnie pytali szkody łowieckie, teraz nie szacują, nie wiem, myśliwi, czy to gmina powiedzmy. I czy jest jakaś informacja, gdzie to się mówi? No? Teraz zajmę głosem, więc... Dobra, ale bardzo proszę, żeby pan... No, proszę. No nie, no pytam, jak to wygląda, bo wiem, że to już kiedyś to tam koło łowieckie, a teraz podobno gminy są mieszkańcy, ale nic nie wiem, no więc... Dobrze, to powiem za chwilę na panie. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze? Zanim najpierw pan radny Marek Janowski, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie do odnośnie odpowiedzi na interpelację, ponieważ pozwolę sobie przeczytać odpowiedzi na interpelację zgłoszoną podczas 40. sesji Rady Miejskiej Rydzyny. Informujemy, że zwrócimy uwagę na możliwość naprawy drogi w miejscowości Głoda przy dawnej świniarni pod kątem odprowadzenia wód opadowych i przedmiotowej drogi. I chciałem się zapytać, nie wiem, bo tak nie do końca tym, co wywnioskowe z tej odpowiedzi, czy tam jakieś rozmowy były z tym panem prowadzone, który tam się zadeklarował, że tam może coś zrobić, czy... No nie wiem, o co... Nie ma. Dobrze. Ktoś, pan radny Marian Pyrna, bardzo proszę. Panie burmistrzu, rolnicy zgłaszali do mnie łąki, które są od Młyńskiej Góry w kierunku zamku, są zalane, tam nie można wjechać. Czy jest jakaś śluza zamknięta, czy to jest okres, który ta woda musi zejść? No, jest dosyć pokaźna ilość wody, co im lata ostatnio nie było. Dziękuję bardzo. Dobrze. Czy ktoś jeszcze z radnych?
Tak, jeśli pan radny będzie. Proszę do pana sekretarza, żeby w dwóch słowach powiedzieć tu mieszkańcom, że słuchają, na jakim etapie jest nasza ulica Komisji Edukacji Narodowej, jeżeli chodzi o naszą prośbę o taką wysłaną do pana wojewody, o powiedzmy tam możliwość zmiany nazwy przez Radę Miejską w Rydzeniu. Dobrze. Jeszcze radni? To ja zadam pytanie również. Pan burmistrzu, bo na komisji wspólnej mówiłem o zabezpieczeniu dróg, zabezpieczeniu prac prowadzonych w Dączu, jeśli chodzi o kanalizę, a zapomniałem również o jeszcze jednym. Na drodze Jana Szczegliny, tam gdzie jest mostek, zapadła się ziemia w tej chwili i ta barierka, która zabezpiecza, żeby dzieci czy tam przechodnie nie wpadli do rogu, no jest tam dziura taka wyrwa się zrobiła i to jest trochę niebezpieczne, więc jeżeli można było tam przejrzeć to i zabezpieczyć. Dobrze, teraz najpierw będzie pan dyrektor Wojciech Jędrzejczak, później pan Sokół jest tak dobrze. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący. Proszę włączyć. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Panowie Radni. W imieniu członków Towarzystwa Rolników Rydzyny serdecznie dziękujemy za przychylenie się do naszego wniosku i przyznanie tego zaszczytnego tytułu dla pani Haliny Wibowskiej. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Tak jak powiedziałem, na majowej sesji zaprosimy panią dyrektor do nas, który wyjdzie. I teraz pan sołtys Kłody, bardzo proszę. Pan Marcin. Panie przewodniczący, można trzymać rękę, żeby było łatwiej. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panowie radni, pani radna, zgromadzeni goście. Chciałbym przytoczyć sprawę drogi biegnącą przez Kłodę. Tutaj razem z panem radnym, naszym panem Wąskiem Krzyżykiem, mieliśmy pomysł na zebranie, powiedzmy takiego zrobienia zebrania, które będzie z firmą Astralia, która robi kolej, i firmą Budimax, która na pewno też państwa jako gminę zapewniała odnośnie jakiejś naprawy, uszkodzeń, czegokolwiek. Chcielibyśmy zrobić takie zadanie, dlatego że uciążliwość ruchu drogowego poprzez budowę tej drogi, jak i innej, gdzie ziemia jest przewożona przez naszą drogę, gdzie po prostu jest to dla nas uciążliwe i było uciążliwe, jeszcze podejrzewam, że będzie. Czy byśmy nie zrobili zadania, to na pewno pan burmistrz albo władze gminy musiałby wystąpić do tych firm, po prostu przedstawicieli tych firm, żeby zwołać takie zadanie. Ja mogę jako sołtys zaproponować coś takiego. Bo ponieważ mieszkańcy też już troszeczkę mają dosyć tego, no po prostu chcielibyśmy, żeby dogadać się z tą firmą jeszcze co do innych napraw, które byśmy mogli też mieć wykonane, gdzie ten tabor ruchu jest bardzo duży. Teraz kolejna rzecz, takie interpelacje, które mamy składane tutaj poprzez niektórych radnych, czyli pani Towiaka, któremu nie wiem, szkoda się aż tak bardzo podoba. Chciałbym przytoczyć, że przedszkola u nas zostaje, pani Towiak. Prosiłbym naprawdę zająć się swoją miejscowością, jak i gminą też również, nie? Ale po prostu prosiłbym nie negować tego, co u nas jest dobre albo cokolwiek. No bo no, niestety no, troszeczkę pan wybiegł do przodu, nie było to nic na celu. Nie ma pan na pewno nic złego na celu, mówiąc te rzeczy. No ale po prostu trochę nie za bardzo. Projekt, który na drogę przez Kłodę jest dobrym projektem na pewno, który będzie złożony, bo są te pieniądze zostawione, te 30 tysięcy, które naprawdę, jeżeli powiat też skłonny będzie do zrobienia tego projektu razem wspólnie z gminą, będzie to dobrą rzeczą do naszej miejscowości, jak również dla gminy. No po prostu wstrzymał się pan od głosu, szanuję to oczywiście, nie mam do pana żadnych pretensji. Teraz kolejna rzecz, taka typu czy gmina, pytanie do gminy ogólne. Podział gruntu na działki w miejscowości Kłoda. Czy gmina ma takie zabezpieczenia lub robi coś takiego, tam są rury meliorycyjne, które po prostu biegną przez te działki. Są tam zwane zbiorniki zdawcze, takie zbiorcze. I teraz czy gmina ma jakieś zapewnienia, robi typu, że użytkownik, czyli po przekształceniu użytkownik, czyli budowa będzie domu jednorodzinnego czy jakiegokolwiek, czy po prostu jest takie zapewnienie, że ktoś musi to odtworzyć, jeżeli to zepsuje, bądź cokolwiek, to po prostu nie wiąże ją zdaniem, bo to jest taka interpretacja też, którą pan Tomasz Szul, nasz mieszkaniec, zgłosił, bo to wie, w którym miejscu to się mieści, jak to wygląda, i teraz czy gmina po prostu ma jakiekolwiek takie zapewnienia. No i teraz taka jeszcze jedna rzecz. Chciałbym tutaj tak powiedzieć, że chciałbym pochwalić gminę za to, że
ma mówić głośno. Robimy przedszkole. Nie robimy tego przedszkola zamowego. Robimy przedszkole takie na stadzie, to w miarę tajne. Robimy oczyszczalnie, robimy te oczyszczalnie, panowie, za późno. Tylko robimy, bo są środki na oczyszczalnie. Gmina miała takie pieniądze. Naprawdę czas też troszeczkę pochwalić to, co się dzieje. Wiadomo, że Megowa też trzeba. No po prostu to są takie rzeczy, które trzeba mówić. Panu kierownikowi oczywiście dziękuję za skłonienie się ku chłodzie co do wyczyszczenia przy krawężnikach, gdzie niestety mieszkańcy nie musieli tego wykonać przy drodze powiatowej. Więc no, to by było na tyle i prosiłbym po prostu, żeby na te pola spojrzeć odnośnie tej majoracji, bo będzie to ważną rzeczą, gdy po prostu zostaną przerwane, no to będzie ciężko rolnikom tam wyjechać na te pola i po prostu będą pozarwane, nie? Dziękuję. Dziękuję. I tutaj pan radny, również mój kolega pod wocem, do pana sekretarza, bardzo proszę. Pana nie było na tej sesji, jak ja się pytałem, tak? Pana oczywiście byłem. Jeżeli chodzi o przedszkole, ja zadałem tylko jedno pytanie. Czy jest zasadne utrzymywanie? Ja nie wiem, ale nie mamy. Proszę pana, czy to by było, czy zasadne, bo pan też tak... Proszę bardzo, proszę odsłuchać. Jak pan mówi, to niech pan dokładnie mówi. Ja tylko pytałem, czy to jest zasadne. Jeżeli musisz mi odpowiedzieć, że to jest zasadne, to udowodnić, że to jest zasadne. Drugie pytanie, druga odpowiedź. Jeżeli chodzi o ten wniosek, o te pieniądze na to, to ja powiedziałem tak, że droga jak najbardziej Chłodzie się należy. Tylko uważam, że pieniądze na drogę w Chłodzie, na wniosek, to powinien zrobić powiat. W ogóle projekt powinien zrobić powiat, a nie gmina. Ponieważ, dlatego, powiedziałem to dlatego, że powiat w ogóle nie ma w planie tej drogi. I powiedziałem tak, że jeżeli droga będzie robiona, to dajmy pieniądze na tą drogę też. Ale projekt nie zrobią oni. Jest to różnica. Ja tego nie negowałem, że tam nie ma tej drogi. Ja powiedziałem, dajmy pieniądze na drogę, ale projekt nie zrobią oni. Ponieważ oni są właścicielami i za każdym razem nas zabierają. Dajemy pieniądze, nie mamy słowa do powiedzenia. Robią co chcą, projekty robią jakie chcą, a my nawet do tego wglądu nie mamy. Tak, żeby na drugie, jak zwracam mi uwagę, to na końcu, żeby dokładnie się wyznaczyć. A to, o te przedszkole, to tylko mówiłem, czy jest zasadne. I nie wiem nawet, bo to nie wiem, czy to jest zasadne, czy to nie jest zasadne. A jeżeli ma być, proszę bardzo, nie jest. Tylko tak, jak to powiem. Ja nic więcej nie mówię. Proszę o odpowiedź. Dobrze, sprostowanie, dziękuję bardzo. Tak, ale pan sądu jest... Ja tylko odpowiem na jedno krótkie pytanie. Panie radny, 30 tysięcy było uchwalone poprzez gminę. Też pan w tym uczestniczył. I po malutku. Ma pan drogę u siebie? Ma pan. Niech pan mi powie teraz, jeżeli mamy się starać o projekty z panami radnymi z naszej miejscowości, to jak to ma wyglądać według pana? Pan ma drogę, pan ma wszystko, ja rozumiem, nie przytaczałem, czy pan dostał skądś pieniędzy, nie doczekałem tego. Nie możemy wspólnie pomóc w danym tym projekcie, nie możemy nic zrobić. No nie może. Ja nie mówię, dlaczego my mamy wpłacać w projekcie? Pomóżmy w budowie go. No dobrze, to też pomóżmy. Ale nie w projekcie. To jest nie do tego rzeczy. Dobrze, ja rozumiem. Proszę nawet się przysłuchać. Pan Radek od tego powiedział, że droga Kościuszki i droga Kościuszki, tak chyba, że była robiona też za projekt, że się dawali pieniądze na projekt na Kościuszki. Nieprawda. Projekt na Kościuszki robił powiat. Projekt na Kościuszki robił powiat, a nie gmina. Nie rozumiem, dlaczego my mamy robić projekty komuś. Dlaczego mamy robić projekty komuś? Dajmy pieniądze na Kościuszki, ale nie na projekt. Dobrze, szanowni państwo, bo jest z nami przedstawiciel powiatu, czyli zarządu powiatu, pan Grzegorz się zgłosił do dyskusji, więc na pewno pozwolę, bardzo proszę panie Grzegorzu, jeżeli również do tej dyskusji się pan dołączy i postara się pan na jakąś sprawę przybliżyć. Bardzo proszę. Ja myślę, że po moich głosach i wnioskach czasem można się odezwać. Oczywiście. Poza tym czas na sesji, bo w zasadzie tylko to, co państwo sobie życzycie. Otóż, ja myślę tak, że jak mówimy o samorządzie, to ja tak bardzo chcę, żebyśmy mówili, że samorząd jesteśmy wspólnym samorządem, takim, który chce coś wspólnie zrealizować, wspólnie coś realizować. Ja dzisiaj będąc na zarządzie powiatu, znowuż usłyszałem kilka cierpliwych słów, że znowuż w Rydzynie coś tam robicie. No więc ja staram się tłumaczyć, że
Rdzynie robimy dlatego, że mamy dialog pomiędzy powiatem a radnymi gminy Streszczon. Ja często tutaj na takich sesjach podsumowujących, bo to jest zawsze wydarzenie, kiedy jest absolutorium i tak dalej, to często dziękowałem tutaj radnym i mówiłem o tych wspólnych inicjatywach, które powodują, że mamy Rdzynę taką, jaką mamy. No przyjdźcie się Państwo do innych gmin, jeżeli nie zauważycie tej różnicy, no to przepraszam bardzo, ja też bym to się już miał za czym oglądać. A wydaje mi się, że jest za czym. I teraz przykład, to tak po prostu pod tytułem, czy jesteśmy razem, czy jesteśmy osobno. Ja rozumiem, że budżety są rozłączne, ale właśnie siła Rdzyny moim zdaniem polega na tym, że potrafimy razem unieść się ponad tymi podziałami. My tu stanowimy powiat, my tu gminę i próbujemy razem wspólnie coś robić. Ja myślę, że to efekt przynosi. Zgadza się, że są w czasie roboty jakieś tam niedoróbki takie czy inne. Ja się tu nasłuchałem dużo gorzkich słów, które przyjmuję na klatę, przenoszę to na powiat, rozmawiam na te tematy. Zresztą ostatnio tutaj, bodajże wczoraj czy przedwczoraj było spotkanie, gdzie mogliście Państwo też radni bezpośrednio porozmawiać z powiedzmy z wicestarostą i powiedzmy kierownikiem zarządu dróg. Ale mimo wszystko ja uważam, że to jest duże osiągnięcie przez ostatnie lata to, co się tutaj w Rdzynie w sferze infrastruktury drogowej wydarzyło i nie tylko. Ja uważam, że ja mogę dumnie patrzeć na to, co ja przez 8 lat jak mówię Rdzynę robię. I teraz wracając do tego nieszczęsnego projektu i tak dalej. Z ostatniej chwili chociażby przykład. Nagle okazuje się, że minister mówi, że są dodatkowe pieniądze, które można powiedzmy w taki czy inny sposób podzielić, ale warunek, musicie mieć dokumentację, przygotowane projekty i tak dalej, i tak dalej. Jeśli my tych projektów nie przygotujemy, czy nie będziemy ich mieć nawet chwilowo spoczywających na półce, to w sytuacjach takich, kiedy pojawi się nagle 40 czy ileś tam, czy 50 milionów do podziału, nie będziemy mieć podstaw do tego, żeby o te pieniążki się ubiegać. I ja myślę, że sukces między innymi polega na tym, że coś się wyprzedza. Jeżeli czekamy do momentu, kiedy nastąpiło jakieś rozstrzygnięcie i wtedy zaczynamy szykować projekty i zastanawiać się, to już jest po herbacie. To już jest po herbacie, bo dzisiaj mamy sytuację taką, że powiedzmy nagle napłynęło tam ileś projektów, ale te, które już są przygotowane albo które nie były realizowane w poprzednim rozdaniu finansowym. Jeśli mamy jeden czy dwa gotowe projekty na Rdzynę, to zawsze możemy się o coś potargować. I ja to robię. Ja się o to nic nie targuję, ale muszą być argumenty. I wtedy już nie ma dyskusji pod tytułem, że czegoś nie zrobimy, bo to się nie kwalifikuje, bo nagle mamy projekt, który się kwalifikuje i może uzyskać odpowiednią ilość punktów, które dają możliwość pozyskania takiej czy innej pieniążki. Wydaje mi się, że warto by było mimo wszystko, poza być może pewnymi racjami, zrobić jednak ten projekt na płodę, niech sobie ten projekt jest, przyjdzie stosowna chwila, to może być za pół roku, za rok będziemy to procedować. Jeśli projektu nie będziemy mieć, nic nie można zrobić. Dziękuję Państwu. Dobrze, dziękuję. Ale już ostatni. Ja jak najbardziej zgadzam się z opinią tu pana radnego Brzyskota. Jeszcze panie Gieniu, trzeba patrzeć troszeczkę perspektywicznie do przodu, tak tu pan Grzegorz mówi, bo nasza kadencja za parę miesięcy mnie kadencja w starostwie również, a tak jak mówi pan radny Brzesko, jeżeli coś już tam jest i jakieś środki się pokażą, to można to wykorzystać i aplikować takie środki. Także że jak najbardziej przyjęłam się do tej opinii pana radnego Brzesko. Dobrze. Ja nie chciałbym spytać tylko, czy w prognozie długoterminowej w powiecie jest ta droga w Kłodzie? No nie ma tego. No nie ma, tak? No to się robi projekt do szafy, bo ja rozumiem, gdyby jakieś były plany na to. No to trzeba mieć projekt. Przepraszam, trzeba mieć projekt, żeby móc... Proszę pana, no to idąc tym tokiem myślenia, to ja proszę bardzo, żeby zabezpieczyć pieniądze na projekt, na kanalizę w Moraczewie. Ponieważ też będzie, raz kiedyś tam będzie, no to już będzie tylko to. Idziemy tak, szanowni państwo, kończymy dyskusję ten wątek. Panie radny, nie możecie mi zarzucić, że nie pozwalam wszystkim zabrać głos. Ale jeżeli dyskusja przeradza się tak naprawdę nie wnosi nic nowego, więc kończę tę dyskusję, bo tutaj na pewno nie ustanicie, pozostaniecie przy swoim, tak? Jeżeli chcecie rozmawiać między sobą, to bardzo proszę się mówić i porozmawiać. W tej chwili ten wątek zostaje zakończony.
Jeżeli do tego wątku, to już... Nie, 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 nie. Ale... Tak, ale to bardzo proszę krótko zmienić. Ad vocem do pana radnego, nie jest to w dokumencie wielka prognoza finansowa, ale jest to ujęte w uchwale o programie rozwoju lokalnego powiatu leszczyńskiego na lata 14-20. Dziękuję. Czyli jaki dokument jest na to? Dobra. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Panie przewodniczący. Nie, tak, jeszcze bardzo proszę pana. Tak, ja bym to chciałem uzupełnić. Panie przewodniczący, mnie się wydaje, że tu się ktoś pomylił troszeczkę, bo nie sołtys ocenia i nie mówi, co może radny mówić i przekazywać. Radnym jest całej gminy, a nie tylko Moraczewa. Także było to niestosowne uwagi do stosunku do radnego pani Kubiaka. Dobrze, ja to przyjmuję. Cieszę się, że pan broni radnego, tylko proszę mi powiedzieć, czy ja mam prowadzę cenzurę, bo nie rozumiem. No jeżeli każdy ma prawo wypowiedzi, prawda, i odpowiada za swoje słowa, więc no przepraszam, to co, jeżeli pan wypowie się w sposób, nie wiem, karygodny lub nie wiem, do pana burmistrza, to też mam panu przerwać? No proszę wybaczyć, ale na to sołtys miał prawo do wypowiedzi i wypowiedział je. A pan, ale proszę pozwolić mi dokończyć. Pan Eugeniusz, radny, również wypowiedział się w tej sprawie, uważam, że merytorycznie argumenty miał i to wszystko. I uważam, że ta dyskusja już nie ma więcej możliwości rozwinięcia się. Zakończyłem ten wątek, panie radny. Dobrze? Proszę zrozumieć. Ja rozumiem to, tylko no, że nie jest sołtys od tego, żeby oceniać i mówić, ale to, proszę co pana, radny nie... może mówić, czy nie może mówić. Ale jak to nie... Ja nie mówiłem, że ma pan przerwać, tylko rozumiem. Uwagę zwróciłem, że nie sołtys jest od tego, żeby oceniać. Ja przyjmuję. Radnego, tym bardziej nie jestem do niego... Ale też pan, jeżeli mogę, jeżeli pan ocenia, że pan radny, że pan sołtys nie jest od oceny. A przepraszam bardzo, a dlaczego? To przecież to jest pana również wypowiedź. Kończymy, bo uważam, że każdy ma prawo do wypowiedzi. Bardzo proszę o odpowiedzi pana burmistrza. Tak, jeszcze ktoś? Pan radny Chrzanek sobie, proszę bardzo. Ja do wypowiedzi pana Przyskoka, że radni coś tam ode mnie chcą. Myślę, że chodzi o ulicę Poniatowskiego. Tak samo wy macie w budżecie powiatowym budowa ulicy Poniatowskiego, jakieś pieniądze przeznaczone i my mamy. Radni doskonale wiedzą, co jest. Myślę, że tam do pana docierają te sprawy. Panie radny powiatowy, jeśli my dajemy połowę pieniędzy na budowę naszej jakiejś roboty w gminie Rydzyna, to my dziękujemy za to, jak pan widzi, ale też wymagamy, co ma być zrobione, co mieszkańcy oczekują od tej roboty. Projekt zrobił zarząd dróg powiatowych ulicy Poniatowskiego. No nie ma tych chodników. Podobno pan starosta obiecał. Ja proponuję w dniu dzisiejszym wysłać pismo do pana starosty albo do zarządu, co mieszkańcy oczekują. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Porozmawiałem z kierownikiem budowy. Mówi pani, ja nie mam chodnika, ja to wszystko zrobię, co mam w projekcie. I uciekam z tej roboty, bo mam inne zadania. Wymagajmy, bo dajemy pieniądze. I wtedy zresztą wykonanie projektu powinno być, gmina powinna złożyć założenia do projektu. Co my tam chcemy mieć na tej drodze? Jaka nawierzchnia, jaka szeroka, ta nawierzchnia ewentualnie, czy będą chodniki, czy będzie zatoka. Takie rzeczy powinna gmina przedstawić do projektanta. Takie założenia. I wtedy, jeśli jest ten projekt, to nawet gmina powinna wtedy zaopiniować ten projekt, czy to gminie te założenia czy są uwzględnione. A czy będzie to robione, to decydujemy, ile mamy pieniędzy, czy rezygnujemy z tego chodnika, czy zrezygnujemy z nawierzchni takiej szerokiej, czy będziemy ten most przebudowywać, czy zostawimy tak jak leci wszystko. I tego brak w gminie na dzień dzisiejszy. Nie ma opiniowania projektu, nie ma założeń do projektu i teraz są takie kłótnie. Wychodzę na ulicę Powiatowskiego, no trudno mi tam nawet przejść, bo mnie każdy zatrzymuje. Tu wiesz, a ten chodnik, a ten most, a tu będzie chodnik, a zobacz, jak mnie tu wysoko podeszli z tym krawędzi. To jest inna sprawa, bo mieszkańcy się nie znają, jakie wysokości krawędzi. Ja i wszystko wytłumaczę też, ale o tym chodnik to wstyd. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję. Sekundka. Ale panie radny, ja chciałem przypomnieć, że jest status gminy. Bardzo proszę najpierw się zgłaszać. Ale jeszcze ktoś był, dobrze? Sekundka. Ja chciałem się zapytać tylko, czy to jest do tego wątku, czy jest dodatkowa jakaś jeszcze raz? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Nie. Najpierw pan radny, tak proszę. Ja chciałem tylko uzyskać informację, w jakiej sprawie, no przecież to nie jest nic chyba. Panie Państwo, ja tak do Pana Sołtysa, do Pani Sołtys mówi, że radni wszystko negują, że się nie podłoże oczyszczalni do przeszkody. Nie o to, że nam się podoba wszystko, tylko z oczyszczalnią. Ja specjalnie zostawiłem artykuł. I od tego zostawiłem Panu Wiceburmistrzowi, to jest 2007 artykuł. My zginęliśmy na starcie. Proszę zobaczyć, bo mam tu dane z WRPO. 2007-2013. O sieciach, bo tu mam sieci, ile zrobiono sieci, ile podłączono mieszkań. Proszę bardzo, przebudowano 14 oczyszczalni w tym okresie. A my siedzieliśmy sobie i myśleliśmy po niebieskich migdałach. Jak się mówiło, że oczyszczalnia nie jest zdolna, to ja pamiętam te słowa. Jeszcze był pan czegoś nie życzał. Mamy certyfikat do 2058. Mamy certyfikat i nas interesuje oczyszczalnia. Ma funkcjonować. I to, co pan Grzegorz mówi, też przyznam rację, że trzeba myśleć do przodu dwa kroki nawet. I tak samo z przedszkolem. Nie chodzi mi o to, ja się cieszę, że jestem w przedszkolu. Cieszę się bardzo. Tylko było ostatnio kłótnie. Bo ja pamiętam słowa, że chodziłem tu na sesję jako mieszkaniec, teraz jestem radny. I pamiętam rozmowy na komisjach. Nie boję się, mówił pan burmistrz, pan wiceburmistrz, pan skarbnik, przejmiemy do nowego przedszkola wszystkie dzieci z ościennych w tych, co są w ościennych placówkach. Znaczy Maruszewo i z innych też dojeżdżają. I co się okazało? Liczymy te dzieci, które przyjdą ze starego do przedszkola, już jest za mało miejsca, tak? To, czym my mówimy, dwa kroki, no, i my jesteśmy w takim teraz, taka jest sprawa z tym wszystkim, że przedszkole jest na takiej działce, że nic tam nie można zrobić. Ani dobudować, ani jakikolwiek powiększyć. I teraz pan mówi, i będziemy tak, dojdzie nam nowy budynek znowu do utrzymania, tak? Nowe przedszkole, tu będą dwa oddziały, podobno przedszkola i niech pan policzy te budynków szkoły. I później mówimy, że takie koszty, że to takie koszty pochłania. A nam o to nie chodzi. W każdym razie mi i tak samo kolegom radnym, że nie negujemy, że to się robi. Tylko oczyszczalnia już powinna być naprawdę tam. Bo tu są dane, które chcę przeczytać, bo już to przedstawiam panu wiceburmistrzowi. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze pan Grzegorz, wszystko bardzo proszę. No tak króciutko, bo tak odnoszę wrażenie, że moja intencja wypowiedzi została w ogóle niezrozumiana przez kolegę radnego. Bo to nie chodzi o to, że ja czegoś oczekuję, czy czegoś żądam. Ja powiedziałem, że my robimy pewne rzeczy wspólnie i dzięki temu odnosimy wspólny sukces. Ja nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Jeżeli chcemy nadal to rozdzielać, bo Państwa wypowiedź brzmiała w ten sposób, że nie, my to jednak rozdzielimy, bo ja pójdę po ulicy teraz, powiedzmy, Poniatowskiego i powiem, co jest źle, a co jest dobre. Dobre to będzie tylko to, co ja uważam za dobre, a złe to jest wszystko to, co mówi powiat. A Pan gdzie pracuje, Panie Radny? Powiecie, czy Pan pracuje u piekarza? Trzeba było te warunki techniczne podnieść no, w momencie, kiedy były założenia do tej ulicy robione. Dlaczego pan mówi teraz, kiedy my jesteśmy w trakcie inwestycji i teraz pan pójdzie i będzie pan ludziom mówił, bo ja mówiłem, że miało być tak, a nie inaczej. Bo to się zaczyna powtarzać ta sama sytuacja, co była przy ulicy Kościuszki i przy budowie naszego ronda na ulicy Kościuszki. To samo było. Tylko niech panu tego wprost nie powiedzieć. No, dobrze, dziękuję bardzo. Pan Kierek Adwocer, tak jeszcze? Czy już, dobra, kończymy, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Odpowiedzi pana burmistrza, bardzo proszę na zapytanie. Panie przewodniczący, wysoka rada, szanowni państwo. Zapytanie pana radnego Jana Kowalskiego odpowiemy na piśmie. Poproszę pana mecenasa, żeby na piśmie odpowiedział pan na zadane pytanie. Pan radny Janowski, nie rozmawialiśmy z tym panem. Nie byłem uczestnikiem zebrania na Płodzie, ale z tego, co słyszałem, pan
słowie do przedsiębiorca powiedział, że zajmie się tą sprawą. Będziemy rozmawiać. Łąki zalane z żadna, śluza nie jest zamknięta. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Od 1 stycznia zmieniło się prawo wodne. Ciekami wodnymi zawiadują Wody Polskie. Żadnej informacji od Wód Polskich nie mamy, żeby zamykali śluzę tam. To jest to, co mówię miasto. Deklaracja, co pan mówi. Zapytanie pana radnego Bonifacego z Krzypczakiem. Nie otrzymaliśmy jeszcze z Instytutu Pamięci Narodowej odpowiedzi. Z tego, co mówiłem, na ostatniej sesji mają pół roku na odpowiedź. Jak otrzymamy odpowiedź, na pewno poinformujemy. Nie, panie burmistrzu, to właśnie chodziło o to, żeby powiedzieć mieszkańcom, że to jest okres długotrwały, że to nie jest miesiąc, tylko kwestia dłuższego okresu, bo pytają się, kiedy ewentualnie możemy dalsze działania podjąć. Myślę, że ta wypowiedź, no, którą usłyszą, no, to będą wiedzieli, że musimy trochę poczekać jeszcze, aż ten Instytut Pamięci Narodowej, pan wojewoda, po prostu wyda odpowiednie stanowisko w tej sprawie. Barierka na ulicy Jana Ściadliny. Jutro wyślę odpowiednie służby. Jak to zagraża bezpieczeństwu, szczególnie dzieci, będziemy musieli. I do interpelacji pana, zapytania, przepraszam, pana Sołtysa, jak najbardziej, jak zebranie zostanie zorganizowane, czy ja, czy pan burmistrz, czy pan skarbnik, czy pan sekretarz, będziemy służyć pomocą, podjedziemy i tutaj będziemy rozmawiać z firmą Mastanti i z firmą Budimest. Prawo łowieckie, dwa zdania panu wiceburmistrz. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedzi. Pan wiceburmistrz, bardzo proszę. Przygotowując warunki zawodowe, uzgadnia to z gestorami, między innymi z Wodami Polskimi na dzisiaj w zakresie melioracji. Natomiast problem, jaki jest, gmina to podaje jako załącznik do warunków zawodowych, natomiast nikt tego podaje w zakresie Wód Polskich, obecnie Wód Polskich, wcześniej marszałka, który tutaj zarządza melioracją i spółkami wodnymi, nie egzekwował. W takiej sytuacji te dreny, które gdzieś ta melioracja ma ponoszone na własnych mapach, nie mają odzwierciedlenia w mapach projektowych, które są w gestii chociażby powiatu leśnickiego. Tu jest jakiś problem, który należałoby zrealizować i żeby to miało odzwierciedlenie w mapach gestii projektowych, które potem przy projektowaniu budynków, nie wiem, dróg, można byłoby subwencjonować. Natomiast jeżeli chodzi o szkody łowieckie, zmieniło się ustawa, zmieniło się prawo i zgodnie z tą zmianą od 1 kwietnia bieżącego roku za szkody nie urząd, nie gmina odpowiada, tak więc i nie szacuje tych szkód, ale jednostki pomocnicze, przewodniczący jednostek pomocniczych burmistrza, w tym przypadku są tysiące. Tak więc są wyści powinni to szacować wspólnie z przedstawicielami między innymi kół łowieckich. Natomiast my troszeczkę inaczej tę sytuację rozwiązaliśmy i myślę, że na ten temat zrobimy spotkanie z Państwem sołtysami i wytłumaczymy, jak to wygląda i z kim rozmawiać i z kim się kontaktować w tym zakresie. W każdym razie szkody są na bieżąco obecnie załatwione. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy wszyscy uzyskali odpowiedzi, bo było tego tych pytań dużo, więc wszyscy, tak? Zgłasza się szkodę zawsze do właściciela danego odwozu, tak? A szacowanie to jest co innego. To musimy rozróżnić, panie Gęcie. Że jak jest szkoda, nie to tam... Absolutnie. Ale rolnicy wiedzą, oni wiedzą dobrze, kto jest, jakie koło tam, czy HZ jest, czy koło łowieckie.
Rolnicy dobrze wiedzą i oni zgłaszają to do właściwego właściciela danego, czy dzierżawcy, bo nie ma właścicieli, właścicielem jest Skarb Państwa, do dzierżawcy danego obwodu. A kwestia szacowania szkody to jest co innego, a zgłaszania. Także to jest zmienione tylko w tej nowej, zmienia się pod kwietnia, ale to się tylko zmienia. Ja tylko nie pytam, a mówi, że mają zgłaszać do dzierżawcy do danego obwodu, na obwodu do dzierżawcy. Tak najprościej to wytłumaczyć, że w tej materii zawsze idzie wniosek do... A szacowanie to jest inny temat. Dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiem, że wyczerpaliśmy już dzisiejszy porządek obrad, więc zamykam 41. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.